Witam, witam. Czas na drugi dzień turnieju. Natomiast zanim przejdziemy do turnieju, tu chciałem Wam coś pokazać, że nie zawsze wydaję milionowe kwoty na grę. Właściwie to nigdy. Od wydarzenia urodzinowego nie kupiłem właściwie żadnej paczki, nadal ścieżki nie kupiłem. Natomiast wczoraj zrobiłem pierwszą część zadań goblinów, dostałem Kaedmona z pierwszego losowania. Dzisiaj zrobiłem dalszą część, zrobiłem jeden strzał, wpadł trzeci boom i kieł. I co ja mam z nimi robić? Nie zrobiłem żadnego. No gdyby to był listek, to bym zrobił. Nie mogę się do booma przekonać. Jak dla mnie robi trochę za mało, mam inne lepsze postacie. Chociażby trzy kostiumowe Elkanen do zrobienia i kilka innych. Zelin w kostiumie. Natomiast Grimsteela chyba zrobię. Ma największy wzrost ze wszystkich goblinów, a już na następnych goblinach będą wchodziły nowe postacie, z tym, że nie z rodziny goblinów, a z rodziny garnizonu. Więc potencjalnie te gobliny, które są, to jest póki co całość. Natomiast będzie dodana kolejna rodzina, rodzina garnizonu i to będzie dobra przeginka. No fajne są tamte postacie, natomiast mają pasywkę, że zaczynają walkę już z mega pomocnikiem, więc... Zobaczymy. Okej. Wczoraj w ataku całkiem nieźle. Obrona z jedną bijącą właściwie postacią. Natomiast 4-0 w obronie, więc całkiem nieźle. No gram dzisiaj dużo wcześniej. Nie wiem, skrzynka czy jest otwarta, tak? Właściwie nie wiem dlaczego teraz. Chyba mam jakieś plany na wieczór, ale teraz mi wypadło z głowy, dlaczego miałem zagrać wcześniej. No gram teraz, zobaczymy jak pójdzie. Walka numer 1. Okej. I już będzie ciężko. Tu by się przydała prowokacja startowa. Franc jest ok, niebieskie są ok, ale z drugiej strony, no dobra, tu nie ma uników, mogę zagrać zupełnie inaczej. Czyli tak, dać prowokację startową taką, to będą trzy tury. Przydałaby się dezaktywacja, czyli Louis, Aramis i może być toksyczny. I przydałby się ktoś do kontrolowania many przeciwnika. I wielu opcji tu nie mam. No poza tym, że szal może mieć opór. No do wyboru jest Kulerwo albo Gazela. Nie Gazela, sorry. Albo Lixiu. I chyba pójdę po Lixiu. Spróbujmy w ten sposób. Czyli zielone dają mi ochronę. Przeciwnik nie ma dezaktywacji, jeśli dobrze pamiętam. Ma. No to może być różnie, ale dobra, spróbujmy tak. Oczywiście w szala nie będę mógł krytów walić, jeśli on odpali. I teraz, co tutaj mam? Mam dwa żółte, więc mogę próbować wyciszyć środek. Nawet jeśli szal uderzy, to mam diament. No dobra, tylko teraz tak. Chyba nie chcę go składać. Zaryzykuję w ten sposób. Ok, dobra, nie odpalił się jeszcze. Mogę go wyciszyć, albo i nie, ale weszło, więc to jest pozytyw. To zróbmy czwórkę, żeby mieć za chwilę trójkę na pusto. Powinienem wybić kalo, ale wybiję tu, żeby właśnie dać na pusto te klocki i dokończyć dzieło zniszczenia. Porobione. Okej, i walka numer 2. Skywalker. No to jeśli jest Skywalker, to tutaj królowa Anna może nie być najlepszym wyborem. Ale właściwie tutaj nie mają... Kurczę, chyba wolę zagrać z Anką i Fioletami niż... Chociaż mógłbym i zielonymi. Z Ludwikiem. Alixiu mogłem zostawić. Dobra, dajmy Ludwika. Czekajcie, tank jest pasywny? Nie, atakujący. No dobra, ale zielone, przynajmniej jeden, mają odporność na statusy. Przydałaby mi się dezaktywacja lub blokowanie, więc wezmę Evelyn. Tylko w tym ustawieniu nie mam lekarza i to jest duże ryzyko. Ludwik musi żyć. Dobra. I coś do kontrolowania.
Lixiu, bo ma dezaktywację. Ok, jeśli nawet Ludwik... Tak, Ludwik musiałby się odpalić. Jeśli nie załaduję tutaj szybko specy, to bez lekarza tego nie ustoję, bo nie mam startowej prowokacji. Ale mam trzy zielone... w sensie trzy. Dwa zielone łączenia, tylko dobrze by było to zrobić bez jakiejś wielkiej kaskady. I tak, żeby sobie coś jeszcze tu przygotować. On nie ma oddziału, ale czy 6 klocków byłoby go w stanie zdjąć? Bo jeśli tak, to mógłbym zrobić 3 pionowo, 3 poziomo. Bo fioletów nie ma i nie ma żółtych. Czyli muszę pilnie coś tu zdjąć. Dobra, zróbmy tak. Dobra. Poziomo nie powinno być kaskady. Tylko co dalej? Może wejdzie zielony od dołu, żeby był na pusto? Nie, ale prawie. A najgorsze jest to, że jeśli teraz w niego uderzę, to nie wybije wszystkiego. Muszę iść w tą stronę i liczyć, że Timius nic nie wskrzesi. Nie Timius, tylko Relius oczywiście. A Timius, że się nie odrodzi. Dwie tury musiałbym czekać. Kurde, w teorii mógłbym bić w drugą stronę, ale okej, biję tu. Robię tą kaskadę. Mam zielony prawie. Będę miał żółty na pusto. A zdążę, jak nie będzie kaskady, git. No jest wygrana. O, teraz Ludwik. Dzięki Ludwik, że się odpaliłeś. A zupełnie nie potrzebuję już ciebie. Porobione. W sumie dobry pomysł, żeby zabrać tu zielone. Ok, walka numer 3. I tu będzie problem. Prowokacja na niewiele się zda. Gazela może mnie ochronić. Ale w sumie mogę zabrać tu prowokację startową. To zróbmy tak. Gazela. Tu dam prowokację startową. Wziąłbym jeszcze Aramisa też z nieodwoływalnym obniżeniem. I mógłbym zabrać was. Dobra, czyli ta mi zatruje co najwyżej Aramisa, jeśli ją w porę wymuszę. W sensie Aramisa i Erlanga. Dobra, spróbujmy tak. Ok, Aramisa jestem w stanie załadować. Chyba. Bo chodzi o to, żeby przed skorpionem to zrobić. Dobra, a jeśli zrobię tu? Ok, zróbmy tak. Dobra, ten fiolet jest ok. Natomiast drugi ruch, który chciałem zrobić, to był ruch, który załadowałby mi i zielone, i fioletowe. Ale chyba muszę pójść inaczej. Dobra, zaryzykuję. W Leonidasa pójdzie combo, ale nikt nie powinien tu... No, naprawdę. No nikt nie powinien tu odpalić, a jednak każdy odpalił. Ale okej, mamy prowokację. Mogę sobie uderzyć, dać trochę życia. Złóżmy żółte.
Nie muszę się martwić ścinaniem many. Oczywiście muszę się martwić tym, że Persa może wykraść mi prowokację. Ale może się nie odpali. Ich. No to mamy wygraną. Bo teraz tak, prowokacji już właściwie nie potrzebuję. Czyli mogę odpalić gazelę. Teraz mogę tak. Gdzie będę miał klocki? Będę miał jeszcze fiolety na pusto. Git. Ok, niestety ten się odpalił, ale to nie ma znaczenia, bo i tak na ofensywnych postaciach nie miałem many. Jest wygrane. Porobione. Oj, bossy. Czekajcie, czekajcie. To nie jest... Czy u nas nie gra bossy? Już się pogubiłem. Dobra, zobaczmy. Sorry, bossy. Faktycznie, pierwszy raz w ogóle trafiłem osobę z mojego sojuszu. No bywa. Sorry jeszcze raz. Dobra, walka numer 4. Alfrike. No typowa drużyna, jest jezioranka. Na szczęście nie przy Ludwiku. Okej, mam tu prowokację startową. Mam żółte, które mocno biją. Nie mam dezaktywacji, więc w sumie mogę zmienić ten skład. I mógłbym zabrać tu Forsysa. Tylko kurczę, czy na pewno... Czekajcie. Weźmy sobie Devanę. I to powinno starczyć. W sumie to i Idar mógłbym wziąć. Ale okej, dobra, weźmy Devanę. Mam dezaktywację, żółtym jestem w stanie wybić stronę. A przydałoby się coś jeszcze na tych pomocników, ale dobra, idziemy tak. Mam w razie czego 3 tury. Ok, i żółte są idealne. Teraz tylko pytanie, w kogo chcę je puścić. Zrobiłbym tu. O panie, jak ona obrywa. Dobra, niekoniecznie chcę ładować jeziorankę, ale ok. Tutaj mam żółte na pusto. Więc dezaktywacja. I teraz nie powinni chyba przeżyć. Devana teraz na koniec. Nie była potrzebna, porobione. Devana tu na koniec, jak nie była potrzebna dezaktywacja, no bo Kryśka obniża obronę. Dobra, i ostatnia walka. Ciemnopierz. Ok, przydałoby się coś, co czyści status. Przydałaby się jakaś dezaktywacja na Shao Jinga. A leczenie niby mam. Vivica jest tu problemem. Kurde, w teorii mogę próbować tak samo. Ewentualnie faktycznie tu mogę zabrać Lixiu. Na dobrą sprawę prowokacji tu nie potrzebuję, ale może. Dobra, jedziemy. No i tu już tak kolorowo nie ma, bo mam jeden fioletowy, jeden żółty i jeden zielony. Z tym, że zielony mi nic nie daje. Boże, czemu Mikiego nie zabrałem? Nie wiem, dlaczego się skupiłem, że tym składem muszę iść. Przecież tu powinienem iść cao-cao, jak jest Shao Jing. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. No zaraz nie przebiję się przez ciemnopierza. No mój błąd tutaj z ustawieniem składu. Wszystko, tylko nie moje kolory. Dobra, plus jest taki. Chciałem powiedzieć, że plus jest taki, że załaduję zaraz żółte, ale niekoniecznie. Dobra, Aramisem na razie chyba nie muszę bić. Aj, dostanę dwa spece. W
sensie dwa spece. Będą bili mnie tymi specami ciemnopierza. I Lixiu tu pewnie zginie wtedy. No trudno, no to bije. Ten jeden żółty mnie nie odpali. Okej, mam kolejne. Kwestia tego, żeby coś tu dezaktywować. A, się uparli. Dobra, ten niestety jeszcze raz się odpali. Zobaczmy, czy tu uda mi się dezaktywować tą stronę. Nie, jest unik. Mogę jedynie tutaj spróbować wybić. Będę miał jeszcze jedną szansę. Okej. To jest ciekawe. Weszło wyciszenie. Wydawało mi się, że zrobiła unik. Dostała wyciszenie, a wszystkie efekty zostały. Ale bije i tak. Unik. Unik. No zajebiście. Dobra, Anka niestety oberwie. Potrzebuje pilnie żółtego. Dobra, spróbujmy go tak znaleźć. Oczywiście nie. Dobra, odpalmy jeszcze raz Ankę. Będzie fiolet. Żółty też, ale nie na pusto, co mnie nie urządza. Oh, damn it. Aha, ona się nie odpaliła bez wyciszona. Dobra, a czy to ją zdejmie? Prawie. Będziemy próbować jeszcze raz. Git. Dobra, Erlanga mogę teraz chyba zatrzymać. I na dobrą sprawę wypadałoby zaraz bić, próbować wybić Shao Jinga, chociaż ten Leonidas tutaj będzie gorszy. Dobra, muszę bić tu, żeby spróbować się uleczyć i załadować ponownie fiolet. No, z załadowaniem ponownym może być problem, ale tu będzie fiolet. Pytanie, komu zetnie manę? Mogę użyć Erlanga. Okej, okay, nie w Erlanga, więc jest git. Nie mają już uników, więc zróbmy tak. Szkoda, że kryśki tu nie miałem. A niestety teraz Vivica uleczy, a ona niestety najpierw leczy, później czyści. O, i tak, załadujcie Leonidasa, żeby mi ściął manę jeszcze. Dobra, czy Sza zginie? Nie zginął. Próbujemy. Unik. Nie w Aramisa. Dobra. No, no, no. Ej. Dobra, trzeba ją wybić. Tu już mogę grać na dosyć duży ruch. Żółte. Cokolwiek. Dobra, może tu złożę? Tak, złożę zero. Aj. Dobra, on uderzy. Może nie Varamisa. Będę miał wszystkie specy gotowe, natomiast ktoś pewnie zginie, tak? Dobra, ale uda się to dźwignąć, przynajmniej na to wygląda. Porobione. Okej, także jest komplet, tak? To była chyba piąta. Tak, jest komplet. Obecnie miejsce w top 100, także jest ok. Czy kogoś z Polaków już widać? Wiem, że wcześniej był ktoś chyba od nas. Ale o, jest biały na 92, troszkę niżej niż ja, o 40 punktów, więc będzie ciekawa walka do końca między mną a białym, przynajmniej mam taką nadzieję. Dajcie znać, jak wam poszło, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.
Do zobaczenia.